To jest sportowa rozmowa na kanale Sportowy Wałbrzych TV, a moim i Państwa gościem Łukasz Czajkowski, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem pełniący obowiązki szefa biura podokręgu wałbrzyskiego. Witam Cię serdecznie. Dokładnie, witam Ciebie, witam Państwa. Start nowego sezonu ligowego przed nami, trochę zmian, ale też i terminarz, superpuchar. Co takiego się będzie działo? Generalnie już wystartowaliśmy z nowym sezonem, bo taka nowość, jaka od tego sezonu zaistniała na Dolnym Śląsku, to rozgrywki i mecz o Superpuchar Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. I tym meczem, zgodnie z założeniami, będziemy chcieli rozpoczynać teraz każdy kolejny sezon piłkarski w niższych ligach na Dolnym Śląsku. Taki mecz odbył się 31 lipca na stadionie imieniem Orła Białego w Legnicy. Miedź Legnica, rezerwy Miedzi Legnica, które zwyciężyły w poprzedniej edycji czwartej ligi, podejmowały zdobywcę Pucharu Polski na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zespół Baryczy Sułów. No i wyszły z tego meczu zwycięsko, jako pierwsi w historii zdobyli ten tytuł. I chcemy kontynuować tą rozpoczętą właśnie tradycję i będziemy chcieli ten mecz grać przed każdym sezonem, jako taki element, który sygnalizuje start rozgrywek na szczeblu niższym. Jeśli chodzi o same rozgrywki, to te faktycznie również wystartowały. W miniony weekend rozegraliśmy pierwszą kolejkę, koleje dolnośląskie czwartej ligi i wystartowaliśmy również w niektórych strefach z Jaksan Dolnośląskim Pucharem Polski, który od tego sezonu ma nowego partnera i sponsora tytularnego. I te rozgrywki już wystartowały. Natomiast w najbliższy weekend startujemy z rozgrywkami klasy okręgowych i następnie tydzień później już A klasy, odpowiednio B klasy i rozgrywki młodzieżowe, więc wiele ciekawych rzeczy przed nami już teraz w sierpniu. Kluby szybko ogarnęły się, dostosowały do tego, co nowe? Myślę, że tak, bo większość z tych zmian, które zaproponowaliśmy od sezonu 24-25, to zmiany, które pochodziły bezpośrednio od klubów. To regulacje, których pomysłodawcą najczęściej były właśnie dolnośląskie kluby. I tak chociażby taka zmiana, która dotyczyła zniesienia obowiązku posiadania licencji przez trenera w B-klasie. Chciałem przerwać, bo myśmy się tu bardzo pokłócili z kolegami w programie przed kolejką, który prowadzimy na naszym kanale Sportowy Wałbrzych. Faktycznie jest tak, że to jest, kluby powiedziały, że tak, to jest na plus, bo koledzy moi tutaj mieli przeciwne zdanie. Powiem tak. Trener z licencją to trener, który ma szkolić zawodników. Musimy oddzielić kwestię szkolenia od kwestii spotkania się zawodników w niedzielę i rozegrania meczu bez uprzedniego treningu, bo nie oszukujmy się, bardzo często na poziomie B klasy jest tak, że tych treningów nie ma albo trenują nie wszyscy zawodnicy, bo niestety więcej fanów. Dokładnie. Więc nie możemy tutaj mówić o szkoleniu. Niemniej jednak oczywiście spotykamy się z różnymi opiniami na ten temat, natomiast zdecydowana większość optowała właśnie za taką zmianą i taką zmianę rozpoczęliśmy. I nie ukrywam, że za tą zmianą podążyły również inne wojewódzkie związki piłki nożnej i już mamy sygnały z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że ta zmiana będzie w pewien sposób akceptowalna przez naszą Krajową Federację i nawet myślą o tym, żeby stworzyć taki dodatkowy aspekt w formie kursu czy przeszkolenia dla osób, które prowadzą te drużyny B-klasowe, niekoniecznie pod kątem czyste, stricto szkoleniowym, ale pod kątem nieco organizacyjnym, nieco szkoleniowym, tak żeby ta osoba, która będzie prowadziła tą drużynę
w B-klasie, nie mając licencji trenerskiej, no była świadoma tych przepisów, obowiązków, które na nich spoczywały. Warto zwrócić uwagę, że to są regiony, gdzie jest więcej niż B-klasa, bo są bardziej rozbudowane chyba ligi niż... Oczywiście, to nawet na Dolnym Śląsku, przecież w wielu powiatach tego wrocławskiego obwarzanka były przecież C-klasy, notabene dalej te rozgrywki tak naprawdę pod egidą LZS-ów, ale są rozgrywane, tak było w powiecie oławskim, strzelińskim, tak było w powiecie średzkim. Także jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce i my też chcemy te rozgrywki wspierać, dlatego też z naszej strony padła na wielu tych spotkaniach właśnie w okolicach strefy Wrocław deklaracja, że jak najbardziej będziemy zainteresowani wsparciem tych rozgrywek na tych niższych szczeblach. Będzie się działo UEFA Region Cups? Co się zmienia? Co się zmienia? Od jakiegoś czasu niewiele. Tak nawiasem mówiąc, bo po raz kolejny zdobyliśmy Mistrzostwo Polski jako drużyna Dolnego Śląska i po raz kolejny będziemy reprezentować Polskę na szczeblu europejskim. Czeka nas teraz w sierpniu wyjazd kadry do Kazachstanu. No, tak dość orientalny kierunek, jeśli chodzi o kwestie związane z Europą, bo to już chyba najbardziej oddalony punkt kiedyś by się wydawało, że azjatycki bardziej. Dokładnie. Na pewno geograficznie Azja, ale jeśli chodzi o Federację Europejską, no to nadal Europa i wybieramy się do Aumat. Tak naprawdę na przedmieście Aumat w Taugarze Kazachska Federacja ma swój ośrodek szkoleniowy i tam będziemy rozgrywali mecz właśnie z przedstawicielami Kazachstanu i ten mecz decyduje o tym, która z tych reprezentacji zagra w przyszłym roku w Mistrzostwach Europy. No, były pewne perturbacje związane z organizacją tej imprezy, bo pierwotnie UEFA wylosowała nam do grupy jeszcze Ukrainę i Izrael i to Izrael miał być organizatorem. Wiadomych względów ciężko było zorganizować ten turniej w tej sytuacji politycznej w Izraelu. I nastąpiła zmiana, stąd kierunek Kazachstan. Natomiast no, niestety również z tych względów politycznych zarówno Ukraina, jak i później Izrael wycofały się z tych rozgrywek i stąd tylko jeden mecz nas czeka w Kazachstanie. Nowa runda Mistrzostwa Polski, kobiet? Tak, no już lada dzień, bo w zasadzie niewiele ponad miesiąc pozostał do Mistrzostw Polski Kobiet 35+. To jest trzecia edycja tych rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Poprzednie dwie edycje wygrał Dolny Śląsk i chcemy kontynuować tą tradycję, chcemy po raz kolejny sięgnąć po złoto. Od tegorocznej edycji obowiązuje zasada, w której to ubiegłoroczny zwycięzca organizuje ten turniej, więc w tym roku trochę jako Dolny... Dokładnie, trochę jak w Eurowizji. Dlatego w tym roku gospodarzem jest Dolny Śląsk i tutaj dzięki dobrej współpracy z samorządem Nowej Rudy decyzja o tym, aby to centrum turystyczno-sportowe w Nowej Rudzie na Słupcu było organizatorem. Czyli i było miejscem, muszą wygrać. Gdzie będzie rozgrywane to. A gramy 14-15 września. Serdecznie wszystkich oczywiście zapraszamy do uczestnictwa w tej imprezie, bo to taka no, bardzo widowiskowa impreza. I tak naprawdę no, czeka nas pewnie trudne wyzwanie, dlatego że co prawda w grupie zagramy z województwem podlaskim i warmińsko-mazurskim, natomiast dalej, im dalej, tym ciężej. Półfinały, finały, na pewno silne zespoły Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej czy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, także na pewno będzie wiele sportowych emocji. Abstrahując już w ogóle od naszego Dolnego Śląska, to piłka kobieca miała coraz większą popularność, bo żeby zwrócić uwagę, że prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, to już druga zawodniczka w Barcelonie, która jest Polką, więc myślę, że chyba ten jakby nacisk czy ciężar na piłkę nożną kobiecą jest coraz większy. No tak, no popularyzacja piłki w każdej kategorii wiekowej, popularyzacja piłki zarówno męskiej, jak i kobiecej, no to są jedne z kluczowych założeń strategii wszystkich organizacji piłkarskich. Stąd nie jest to nic dziwnego, że ta piłka kobieca zaczyna nabierać znaczenia i jest coraz częściej pojawia się w różnych rozgrywkach.
Tutaj mówimy, przed chwilą mówiliśmy o rozgrywkach kobiet 35+, czyli tak jak w kategoriach męskich rozgrywkach old boyów, tak samo tutaj w kategorii kobiet mamy już te rozgrywki 35+. No i podobnie dzieje się na całym świecie, tak? Ta piłka kobieca zdobywa swoją popularność. No, popatrzmy chociażby na Anglię, gdzie piłka kobieca przyciąga pełne stadiony na niektórych meczach, więc to naprawdę jest kierunek, który myślę na przyszłość jest no, jakimś potencjałem. Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, nie omieszkam zapytać oczywiście o mapę klubów i współpracę z partnerami, z którymi będzie Związek współpracował właśnie w tym sezonie. W tym roku, dosłownie przed kilkoma tygodniami, jako pierwszy związek w Polsce opublikowaliśmy mapę wszystkich klubów, które startują w rozgrywkach w tym sezonie na Dolnym Śląsku. To jest taka ciekawostka, bo ten pomysł podchwyciły już inne organizacje, w tym Polski Związek Piłki Nożnej i na pewno będziemy chcieli iść w kierunku rozwoju tej mapy. No a w ramach właśnie tej mapy klubów współpracujemy z naszymi partnerami, tak jak współpracujemy również w innych dziedzinach, przede wszystkim w kwestiach rozgrywek. I tutaj nasz partner od już trzech sezonów Koleje Dolnośląskie, który jest sponsorem tytularnym czwartej ligi. Nasz partner nowy, również z sektora transportu kolejowego Jaksan, który będzie sponsorem tytularnym, jest sponsorem tytularnym Dolnośląskiego Pucharu Polski. No oczywiście wielu, wielu innych partnerów, bo czy Sarer, czy Turf, czy Kalenberg, czy Hyundai, Nawrot. No tych partnerów jest w Dolnośląskim Związku coraz więcej i czynimy działania, aby było ich jeszcze więcej. No oczywiście nie możemy zapominać też o partnerach medialnych, z którymi od dłuższego czasu współpracujemy i takim jak chociażby Sportowy Wałbrzych. Tak. Dziękuję Ci serdecznie. Państwa i moim gościem Łukasz Czajkowski, dyrektor Biura Wałbrzyskiego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, ale jednocześnie wiceprezes tego związku. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Oglądajcie oczywiście Sportowy Wałbrzych TV i subujcie nasz program i śledźcie Facebooka, a także portal internetowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.